Hej, witam was bardzo serdecznie tu, Spytajno, i zapraszam was na nową serię Hura... Hura? Może Hura, może nie Hura, może ktoś czekał, może ktoś nie czekał, a wiem, że parę osób mi pisało, pytało się o GTA 5. Czy będzie GTA 5? No jest, zaczyna się właśnie GTA 5. Hura więc dla tych osób. Niby przyciszyłam sobie dźwięk, ale i tak jeszcze mi to za głośno w tym menu chodzi, nie wiem czemu, o co chodzi. No nareszcie, u mnie nareszcie mogę powiedzieć, no bo resztę tam okej, okay, skończyłam. Czwórkę kończyłam, San Andreas kończyłam, dodatki do czwórki też kończyłam, więc okej, okay, to byłam ze znajomą, a z historią mniej więcej wiedziałam, o co chodzi. Piątkę nie wiem nic, piątkę wiem tyle, że są trzy postacie, będziemy się przełączać między nimi. Jak często, jak gęsto, nie mam pojęcia. Zobaczymy. Czy mi się gra? Bardzo jestem ciekawa, czy mi się GTA 5 spodoba. Tak samo jak lubiłam czwórkę, jak San Andreas lubiłam, jak dodatki też lubiłam. Czy trójkę i Vice City lubię? No też, pewnie jeszcze kiedyś zagram. Kupię sobie ten, tą złą wersję. Te remastery złe. Trójki, Vice City i San Andreas, żeby sobie na konsoli pograć jeszcze. Lubię. Ostatnio lubię sobie grać na konsoli. Gram częściej. Już mam 3 platyny zrobione. Jedna taka jest ten... Stwierdziłam, że dobra, trzeba ją skończyć, zrobić tą platynę, bo to nie jest proste. Znaczy nie jest trudne, nie było tylko zbieractwo tam. Znajdźki, nie znajdźki trzeba było znaleźć. Mamy tryb online, którym mówiłam. Gdzieś tam kiedyś wam mówiłam, że trochę pograłam. Jest okej, okay, pewnie kiedyś pogram jeszcze, znaczy nie powiem, że nie gram w ogóle, bo ostatnio w ogóle nie mam czasu, albo się źle czuję, albo po prostu nie mam czasu na online, bo muszę porobić odcinki, czy coś tam, muszę co innego porobić. Nie jestem w stanie. Nie jara mi siedzenie nie wiadomo ile i granie w gry, jak kiedyś może, teraz. Teraz już właśnie, nie wiem, no seriale oglądam, filmy też trzeba poglądać. Do jednego filmu, może go skończę kiedyś, ja to wam powiem. Gra w ogóle wyszła najpierw na Xboxa 360, PlayStation 3. W ogóle memy te wszystkie, które, że Rockstar doi GTA 5 jak najbardziej może, jak najwięcej ilości razy, no bo wyszło na Xboxa. I tak jak mówię, tą dwie generacje wcześniej, potem wyszło na PlayStation 4, Xboxa One, czyli generacje po tyle teraz, co mamy. No i na PlayStation 5, Xboxa Series X. No, 3 generacje gra i memy, że... Kurczę, to samo ze Skyrimem jest oczywiście. Że 3 generacje, jedna ta sama gra, a wcześniej były 3 generacje, 3 różne gry. No, świetnie, Rockstar po prostu. Ja czekam... Mają zapowiedzieć, nie wiem czy to prawda, 17 maja chyba już zapowiedzą tą 6, mam nadzieję, zobaczymy. Na tego Xboxa i PS3 wyszły 17 września 2013 roku. 18 listopada 2014 wyszło na PlayStation 4 Xboxa One i wtedy chyba pamiętam dodali ten tryb pierwszej osoby, no nie, że można było, powiem, że tu też jest na komputerze. 14 kwietnia 2015 wyszło na pecety i 15 maja 2022 roku, w zeszłym roku, tak, wyszło na PlayStation 5 i Xboxa Series S i X, bym powiedziała. Bo to są dwie te konsolki. Łączę sobie tryb fabularny. Ciekawe, czy mogę włączyć jeszcze raz od... A co jak nie mogę włączyć jeszcze raz od nowa, tylko od momentu, w którym ja przestałam grać, bo ja tą... Pierwszą... Nie no, pewnie będzie opcja, wejdę w menu i jest graj od nowa. Graj od nowa. No, pięknie. Ale musiałam uruchomić, wiecie, ten tryb fabularny na chwilę, chociaż ten początek zrobić, bo inaczej nie włączę online na komputerze. Na konsoli jest to, kurczę, osobno zrobione, że macie albo online, albo... fabułę, więc możecie się przełączyć, jak ktoś chce od razu online grać, to bez problemu, a na komputerze nie ma takiej opcji. Tak mówię, na pewno mi włączy
etap tam, gdzie skończyłam. No właśnie. Halo! Halo, gra. Gra. Nowa gra. Tak, chcę. Dla osób, które wiedzą, to wiedzą, że to już nie jest, to nie jest początek gry. Tak się nie zaczyna gra. W takim miejscu, tylko naszym słynnym napadem, którego znam na pamięć. Znaczy nie, no raz rozegrałam, a wiedziałam, że się tak mi gra zaczyna. Więc ura, w końcu skończę GTA, wszystkie GTA, no bo nie licząc tych wcześniejszych, tych widoku z góry, o, ładniej brzmi. Ja się przymknę, oglądajmy filmik, krótki. No i już mamy. Możemy sterować. No właśnie, aby grać w GTA 5 w pierwszej osobie. Możemy nacisnąć. Albo ja mam inny, bo to już jest pod... O. W taki sposób. No. Będzie się fajnie grało, bardzo mnie ciekawi. Detonacja. Wiadomo, grafika lepsza niż w czwórce. Dobrze wygląda, to dobrze działa, chociaż... Nie wiem, może online jest uboższe troszkę. Uboższe trochę w grafice, no bo to online musi być, to nie każdy ma jakiś ten zajebisty sprzęt. Serwery też muszą trzymać. No tak, łupy. W online też mamy łupy, też zbieramy, tam napady są. Ja już wszystko, znaczy nie wszystko wiem, bo nie wszystko odkryłam, ale... Nie wszystko wiem. Tak, będziemy mieć pierwszy przeskok. Pierwszy przeskok ten. Pierwszy przeskok postaci. No zobaczymy, ja jestem bardzo ciekawa, jeśli chodzi o... Lubię serię GTA, więc... Tak mówię, mogę powiedzieć, że przez prawie wszystkie skończyłam. Więc będę się świetnie bawić. Zobaczymy. Kasa, kasa, gdzie, na co będę wydawać kasę? What's this? Local resistance? It ain't supposed to go down like this. It never is. Come on, go! Będzie trzeba się przyzwyczaić do tego małego czarownika. Tak już trochę grałam, tak jak mówię, w online, to trochę jestem przyzwyczajona do czarownika. Ale naprawdę, początek u mnie był zły. No i ten też widok jest fajny, nie powiem, że nie. Ten, taki właśnie, jak ktoś chce sobie pograć pierwszej osoby. Też lubię czasem, jak to odkryłam, że to jest też tutaj, to tak, o, tak fajne to się gra, fajne to. No więc zobaczymy. Tak, mogę się na Michaela przerzucić, no ale nie ma sensu. Najważniejszą postać. Dobra, niech będzie Michael. No. Jak muszę, to muszę. No więc będziemy się dobrze bawić. Ja mam nadzieję taką.
Bardzo ładnie to wygląda. Też czekam, bardzo mnie ciekawi, co wymyślą. Co wymyślą szóstki. No jednak tak, co wymyślą szóstki. Trevor i jego docinki. Nająć życie. Trevor to taki wariat, tego co mi się wydaje. No nie, no to on najto troszkę ubożej wygląda. Troszkę. No i dobra, jeżdżenie jeździ się dobrze mi, naprawdę. Niektóre te pojazdy takie szybsze, bo mam ten jakiś tam zestaw online, bo dawali w Epiku wtedy, jak dawali grę, to dobrze się jeździ. Wyjątkowo dobrze. Więc cieszmy się, 20 lat później. Ale spoko, zdążę się wyrobić ten, na szóstkę, więc będę gotowa. Wyjdzie szóstka, no to może sobie pogramy, tak myślę. A potem nie wiem, co będziemy grać po GTA. To sobie wybierzemy. Czy ankietę zrobić, żeby wiedzieć mniej więcej. Chcemy, nie wiem, rezydenty, czy chcemy, nie wiem, może coś innego, jeszcze wpadniecie na pomysł, że chcecie jakieś inne gry. Fuck you, fuck you, fuck you, dosłownie. Nawet nie grałam na klawiaturze, na myszce, na padzie. Widzę, że mi ktoś tu wyskoczył. Dobrze się strzela też, szczerze. No jakby ktoś... Muszę sobie na piątce też włączyć. Tak, ja mam syndrom, wiecie, kurde, to jest złe. Znaczy, nie robię tego. Człowiek za mało czasu by miał. Jeszcze muszę Batmana skończyć, bo za niedługo usuną z plusa. Dużo mi tam nie zostało, znaczy fabularnie, bo jeszcze wyzwania trzeba porobić. Lubię sobie grać. Oczywiście w te gry, które widzieliście już na kanale, no to... jak, nie wiem, Red Dead Redemption 2 też mam ochotę sobie skończyć na konsoli, więc to sobie zrobię. Inkwizycję też mam zainstalowaną na PlayStation 4, też sobie pogram. Dead Island. Nie, Dead Island nie było. Dying Light mam na myśli jedynkę. Tak, on żyje. Oni myślą, że ten, ale... But we know that you will show mercy to our friend. On żyje! Niespodzianka, kurka wodna. Ciekawe, czy tu była muzyka. Pewnie tak, ale ja mam wyciszoną, żeby nie kusiło. YouTube'a oczywiście. Tak, niech mi nadpisze, jak tam chce. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. And if that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey.
I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? Jasne. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Nie wiem, 190 ileś, znaczy nie 190, tylko między 100 ileś, a 90 ileś FPS. Pięknie. O, hot dog, dosłownie. Dog w parówce. What? W bułce! Dog w parówce. Dog w bułce, a nie dog w parówce. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slanging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Shit, come on. Na czym ten kot siedział? Gizmo, wracaj do domu. Gdzieś ty siedział? Bugi Ugi, dzień dobry. Czerwony. Bobby big dick on a nigga, huh? Shit, for real, homie. Damn, this motherfucker got robo roof and everything, nigga. Should've paid the nizzo. Man, you gotta grind. Podczas postoju. Now it's back on us. Hell yeah. Kabrylety można. Hey, hit me on the speakerphone, man. Most like that? For sure, homie. No, to już jest takie średnio szybkie auto. Nie najszybsze w grze, ale chyba. Gdzie mi tam do góry? Dzień dobry, już bym... Ojojoj. Nie no, czemu byś mi tu brakuje naprawdę w grafice, tak trochę? Aktywność zdolność Franklina? What? Gadanie? Jak ja? On ma na... Aha, jakieś spowolnienie, okej. Co, będzie unikać zderzeń, jak włączy jego umiejętność? Świetnie.
whatever you say. Pasek zdolności to jest niebieski, nie? O, biliśmy się na jakiś plan filmowy. Oj, przepraszam, Kosmito. Już pierwsza osoba zaliczona. Działa ręczny. Ja nigdy nie jestem fanką ręcznego. Nigdy. O. No jestem za tobą. Kontrolować pojazd po co, jak po prostu nie naciskam nic? I w drzewo. Oj. Już jedna osoba, znaczy Kosmita skasowany. Dobre, panie, damy radę. Aha, zmienić. I po co mi te światła? Tak zapaliła, jak już wyjechała. Widzę cię! Ej, spoko. O nie, klepnięte! O Jezu. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Shit. Oh, Boże. Oh, shit, the one time. Cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Tak. Dzień dobry, pierwsza misja, pierwsze gubienie policji. Naprawdę. Damn. Oczywiście standardowo... Wystarczy, że stanę. Nie. Ej, bo nieszczęsnych człowieczków przejadę wam. I co wtedy? Będziecie bardzo nieszczęśliwi. No już, okej. Powinno być... Spoko. Tak, i teraz pojedziemy do tego. Dobrze, że jest pokazany mniej więcej ten radar. O, kuźwa! Łopa, nie patrzcie, już prawie mnie miał policja znowu. I policja, ja cię proszę odpędzić się. Wow. By się schylić, really? I co? Schylił się mi? Policja mnie nie zauważyła. Super. Dobra, jedziemy tam do tego chyba. Mechanika salonu, coś w tym stylu pewnie. Pewnie tam najwięcej kasy się będzie wydawało, coś mi się wydaje. Że nie wiem, na jakiś tuning auta, na naprawę, jeps, naprawę auta też. Jak dużo kasy też będziemy wydawać na, nie wiem, na bronię? Jak mówię, ja jestem na razie póki co przyzwyczajona do trybu online i jak to tam wszystko działa, to na pewno tu działa inaczej niż online. I don't get you, bro. You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this card. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. You're disgusting. This racist insulted me. Hey, what's up, bull? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean... Synuś tego. N-word. Michaela to jest chyba. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough
for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this. When he reel him in, he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Macie, piękne auto skasowane. Każdy ma wyjątkowy pojazd. Dobrze! Zdziwiłabym się, jakby jeździli tym samym pojazdem. Naprawdę. Naprawdę bym się zdziwiła. Możesz teraz, możesz pobrać aplikację na swojego, które pozwoli ci. O. Ciekawe, czy jeszcze to jest ten. Czy iFruit jeszcze jest? Ale chodzi o ten telefon tutaj? Czy ten telefon... ten prawdziwy, ten mój telefon na przykład. Fajnie by to było, no nie? Chyba tak, chyba chodziło właśnie o ten iFruit. Na smartfona. Tak, mogę. W końcu jest garaż. Kurde, naprawdę. Brakowało mi to w tych wcześniejszych grach. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Oh, fuck. Ooh, honey. Tak, można zmienić fryzurę. Oh, he here. We living on top of each other just and it like ain't right. Shoo! Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I'll see you at the thing. I'm gonna shit. I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Tu mamy życie, apteczkę. Tak, spanie w łóżku. Raz. Jem. Grałam w inne GTA. Ubrania w garderobie. Tak. Dobra, zapisywać mogę w tym, no nie? W telefonie. Nie, to chciałam przycisnąć, panie. Panie. Panie te... Panie, chciałam ten... Internet to jest, no tak, internet jest coś takiego. Nie tak chciałam. No tak, jest ustawienia. Ustawienia. Dobra, szybki zapis to można robić. Dobrze, ciuchów nie zmieniam, bo po co? Oczywiście twardy zapis, wiadomo, że jest przy łóżku. Standard. Zerknijmy sobie na mapkę, tylko muszę wyjść. Chałupy. Co ty oglądasz? Co to jest? Ale ja tylko stoję i patrzę, co oglądasz, a nie, kurde. Dobra, spadamy. Pa. Dobra, teraz mogę zobaczyć mapę, którą mamy jeszcze nieodkrytą za bardzo. No bo no wiecie, to jest dopiero pierwsza misja zrobiona. No tak. Franklin, I was going down, huh? The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. Próby czasowe samoautomatyczne są teraz dostępne. Nie, dzięki na razie. Tak, mam do tego się udać. O tak, znacznik, pięknie, bo nie trafisz.
Jeszcze sobie tą misję zrobimy. Z... What the fuck? Przynajmniej nie będą trąbić. No. To była bolączka i za każdym razem się śmiała, wkurzała i gadała nie pipka i ten... Jak jechałam sobie tak jak chciałam. Wkurzało, nie powiem, że nie. Byście się śmiali, bo to... Jaka głupota to jest. Hello, już jestem. Hello, mam miejsce na garaż, znaczy na parking. Krzywo, żeście stanęli, co... Nie no, ja tu się nie zmieściłem, muszę zaparkować. Tak na byle. Jak? Dobra, nikt nie wyjedzie. Ha, 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 to za kary. Dzień dobry, co tam potrzebujesz, gościu? Ukradli mi auto. My dear boy, so good to see you. So good. Hold me. Nie. We've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month, huh? Oh. Anyway, congratulations. Oops. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy, you tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. Oh, yes. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, then, homie? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. So? You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get us... What you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, Employee of the Month. Fuck you and come on. Man, he's about a yes master ass nigga. What we waiting for? Już mój samochód stoi, chyba że ktoś go zabrał. I never took you to be old hairstylist type bitch, but now it's all starting to make sense. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that S.A. Vagos dude with the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, alright? Nigga, I don't give a shit. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Man, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have to require a surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3 G. Oh, co to było? Halo. Must be tricked out, dog. Man, this whole setup designed to take drug money. All right, man, look. We go in quiet. In and out. No fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy shooter motherfucker. Oh, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. That's right, homie. Nothing but love, nigga. That Simeon a funny dude, though. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. Dzień dobry, ja was wymijam tak na czerwonym, tak na chamsko. The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. Dobra, gdzieś tu, co? No już przeskoczyłam. Czego chcę? Drunk ass nigga.
Shit, man. Play it cool. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Popatrzyli. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vago. Gizmo, znowu poszedł do gry mi. Pociery. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, 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 hold up. It's in one of these lockup. Przeszukaj garaż. Man, ain't this about a bitch? Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola. So you trying to creep up in here, man? Yeah. You saw this motherfucker? Oh shit! Vamos! Fucking down here! Come on down, everybody! Come on down! Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight. Man, stop being a pussy. Klapuszka, chcę. Jak koło. Mamy pierwszą broń. Bitch ass some cover. Fool, I ain't making no friends out here, homie. What was your daddy drinking when he skeet you out? Cicho, gościu. Get the fuck out. Good looking, homie. Only one way out, motherfucker. Hey, I gotta reload, homie. Gdzie on jest? U góry gdzieś, nie? Tak, u góry. They got me pinned down. Shoot that gas can. Follow me. Let's get through this. Damn, there's a gang of niggas out here. They got their whole hood with them. Fuck you, punk. Get the fucking head down. So much for legit work. Ej, jest się u góry. Tak, to otoczenie się rozwala. Więc stanie za jakąś taką osłoną drewnianą, no nie ma sensu. No, a nie widać? To był tamten! A nie, dawaj mi go pan. Jest mu... O, co mi skasował auto już na dzień dobry? Siadaj szybciej, kurde! Aha, jasne. Paid ain't worth shit when you doing 25 with an L. We massacred those motherfuckers. Dobra, widzę, gdzie mam jechać. Lamarty, strzelaj mi, proszę cię. That's because he's sitting on 140 cubic inches right there, nigga. Oh shit, professor, you're right. Ojejku. Dobra. Man, you lost him already. That's a monster fucking bike you riding, stupid. Yeah, damn. I hops. Nie dam, tylko sko... O! Oj, zakręty trzeba będzie się nauczyć. Znaczy, wiecie. Jadę, spoko. Tylko muszę się nauczyć kręcać. O, jestem. Kropnij go. Muszę sobie zmienić ten przycelowanie, żebym jednym przyciskiem strzelała, bo można. No tak, to jest utrudnienie jednak. No to proszę ci, kurde, bardzo, gościu, dam ci prowadzić, będziesz prowadził. Może od razu sobie to zmienię, bo to będzie... Kontroler... No właśnie, tryb sterowania... Strzelanie.
Yeah. Shoot that motherfucker! We got it. Take the bike and meet me at the car wash round the way. All right, I'll see you over there. Do Maini? A żyje ten? No, powiedzmy, brudny jest, no widać. Aha, no tak, to zapomniałam używać. To by mi pomogło. Pewnie bardzo nawet. Ta umiejętność. No dobra, postaram się pamiętać, ale znając mnie, pewnie będę zapominać. Dobra, pojedziemy sobie do misji, też na M. I skończymy sobie pierwszy odcinek, kurczę. No wiadomo, wiecie, pierwsze misje zawsze są w miarę łatwe, nie ginie się bardzo często. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Jakoś źle nie powinno być. Chyba. Tak, a potem będę ginąć, bo nie znałam misji tej czy tamtej. A tak się na pewno zdarzy. Na pewno, na bank. Ja naprawdę czasem potrafię zginąć w głupi sposób, w głupim momencie i o Jezu. Patrzcie, nie... Halo, grafika mi się nie doczytała. Pięknie. Piękna ta gra. Wow. Really? Naprawdę tak... Halo, ta gra nie jest bardzo wymagająca, kurde. Mam sprzęt, który powinien naprawdę bardzo dobrze działać na tym. Ale nie, gra, wiecie, gra wie lepiej niż ja, więc. Wow, czuję się jak w trybie online. Też mi się często tak długo wczytuje. Tak muszą się tekstury doczytywać. Panie, halo? 2 minuty później, godzinę później może mi się doczyta. Kurde no. No i co? Doczyta nam się to dziś? Naprawdę? A co jak mi się zwiesiła misja? Cała gra mam na myśli, że jest tam... Brak odpowiedzi, czy jakoś tam to się nazywa, że jest zwieszona aplikacja GTA 5. Wow. Poważnie. Pewnie wyjdzie, że jakbym, nie wiem, wyłączyła teraz i włączyła dopiero jak mi się coś pojawi, to wyjdzie, że ja wyłączę i mi się pojawi. Nie, wydaje mi się, że to mi się zwiesiło. Więc co, będę musiała jeszcze raz jechać? No te tekstury niedoczytane były już podejrzane takie. Dobra, wiecie co? No sorry, ale muszę wyłączyć nagrywanie i chyba odpalić jeszcze raz to. Dzień dobry. Pierwsze problemy w pierwszym odcinku z GTA. Super. Dobra, jestem z powrotem w tym samym miejscu. Wszystko jest doczytane. Mam nadzieję, że to mi się uda. Kurde. Masakra. You a psychopath. You done finally fucking lost it.
nigga. That's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. Fucking tell him, you fucking moron! No, zrobione. Dobra, wiecie co, skończymy sobie... Skończymy sobie ten odcinek w następnym odcinku. No, będziemy robić dalej misję. Jest jakiś zapytanie, pewnie jakaś nowa osoba, nowe zadanie, czy coś takiego. Znajomi i dziwacy. Okej, niech i będzie. Wiemy, zobaczymy. Jak San Andreas. Chciałam powiedzieć, że Vagos to San Andreas, więc... A Liberty City będzie w tym? W szóstce? Czuś? Zobaczymy. Dobrze, no nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, byłoby bardzo miło i... bardzo mi to pomogło. No a my jutro słyszymy się w kolejnym odcinku z GTA San Andreas. GTA 5 oczywiście, nie San Andreas. No nic, dzięki, cześć.